Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem o tym, jak wielkim niebezpieczeństwem jest segregacja sanitarna oraz o tym, jak święto Bożego Narodzenia walczy, sprzeciwia się wielkiemu resetowi. Zapraszam. W poprzednim materiale o Wielkim Resecie nakreśliłem mniej więcej, czymże jest ten plan stworzenia nowego świata, nowego człowieka. Plan zarysowany przez Klausa Schwaba, przez jednego z twórców Forum Ekonomicznego w Davos, a więc człowieka niezwykle wpływowego. Jest to bardzo konkretny plan opisany w jego książce Wielki Reset. Tak zatytułowana jest ta książka. Odsyłam do poprzedniego materiału na ten temat. Tutaj tylko pewien konkretny aspekt, mianowicie aspekt podziału społeczeństw i jak temu przeciwdziałać. Otóż, zgodnie z tym planem, potrzeba jest stworzyć, aby stworzyć zupełnie nowy świat i nowego człowieka, tego nowego człowieka pozbawionego relacji, pozbawionego prawdy, tego nowego niewolnika, tak naprawdę, o którym marzy Klaus Schwab, gdy roztacza swoje wizje, w zasadzie tak bolszewickie wizje nowego społeczeństwa. Jeśli ktoś uważa, że to słowo jest przesadzone, odsyłam do poprzedniego materiału jeszcze raz. A więc, aby stworzyć tego nowego człowieka, potrzebuje Klaus Schwab i jemu podobni potrzebują stworzyć kosmopolitę. Człowieka, który nie będzie miał więzi, silnych więzi społecznych. Człowieka, który nie będzie zjednoczony w jakimś jednym społeczeństwie. Dlatego potrzeba i rozbijać rodziny, rozbijać tę trwałość komórek społecznych, takich jak rodzina, i jednocześnie rozbijać tożsamość narodową społeczeństw. Jest to jeden z podstawowych aspektów, wynikający bezpośrednio z tego, co Klaus Schwab mówi w swojej książce o tworzeniu tych nowych społeczeństw. Chcąc stworzyć jedno wielkie globalne społeczeństwo, jedno wielkie globalne stado niewolników, Klaus Schwab potrzebuje rozbić tożsamości narodowe, potrzebuje uczynić człowieka kosmopolitą. Środków do zrobienia tego jest bardzo wiele, natomiast ważne jest, żebyśmy my je dostrzegali, żebyśmy my widzieli, co może faktycznie do tego posłużyć, do stworzenia takiego kosmopolity, do tworzenia społeczeństw coraz mniej tożsamościowych, a coraz bardziej niewolniczych w praktyce, coraz bardziej pozbawionych tożsamości, bo tożsamość człowieka, zjednoczenie z jakąś grupą społeczną, te więzi społeczne, one według Klausa Schwaba są szalenie niebezpieczne, bo one tworzą człowieka, który jest w czymś osadzony, który jest w stanie o coś walczyć, który jest w stanie poczuwać się do czegoś, a to jest dla niego niepotrzebne, bowiem nowy niewolnik pracujący w korporacji nie potrzebuje takich emocji, nie potrzebuje takich bodźców, nie potrzebuje prawdy, nie potrzebuje celu nadprzyrodzonego, nie potrzebuje swojego osobistego celu ostatecznego, potrzebuje tylko nowego celu budowania nowego społeczeństwa i budowania tej nowej utopii bolszewickiej, utopii bez prawdy, bez celu, tylko i wyłącznie jakby dbając o dobro planety, o dobro jednego wielkiego, globalnego społeczeństwa. Więc zgodnie ze słowami samego Klausa Schwaba, tożsamości narodowe są do wyplenienia. Jak je można zniszczyć? Jednym z aspektów takiej walki może być promowanie specyficznego rodzaju migracji. To znaczy, im bardziej społeczeństwa się wymieszają, tym łatwiej będzie je później rozbijać. To bez wątpienia może być aspekt takiej walki z tożsamościami narodowymi. Natomiast oczywiście to zagadnienie jest samo w sobie dosyć szerokie. Tutaj nie będę się nad nim rozwodził. Natomiast warto wiedzieć, że dostrzec, że jak najbardziej może to mieć również taki aspekt. Może to mieć po prostu również taki cel. Drugi
Aspekt, który tutaj warto dostrzec, to jest tworzenie plemion w obrębach społeczeństw. Jeśli mamy jakąś tożsamość narodową, mamy jakieś państwo, które jest zgromadzone wokół jakiejś tożsamości, mają wspólne wartości, wspólne święta, wspólne rzeczy, które są uznane za święte. Jeśli mamy takie społeczeństwo, no to jak najłatwiej ich pozbawić się tej tożsamości. Najłatwiej jest rozbić to społeczeństwo zgodnie ze starą zasadą dziel i rządź. Jest to prosta metoda. Wprowadzamy jakieś źródła konfliktu, nieustannie pompujemy jakieś konflikty, naświetlamy jakieś skrajne, patologiczne zachowanie jednej grupy, drugiej grupie i tak nawzajem, po to, żeby zanikały te wspólne cechy, te wspólne rzeczy uznawane za ważne, za święte, za dobre, po to, żeby tworzyć takie małe grupki wewnątrz, walczące między sobą, bo wtedy zanika ta wspólna tożsamość. A gdy zaniknie ta jedna wspólna tożsamość i mamy już tylko takie małe plemiona, to te plemiona same w sobie są słabe, są skłócone. Można je rozgrywać w ten sposób właśnie, że wrzuca się je do walki jedne przeciwko drugim. To jest sytuacja, taka sytuacja rozbitych społeczeństw jest dobrą sytuacją wyjściową, w cudzysłowie dobrą, do stworzenia nowego społeczeństwa, dobrą do wykasowania tych tożsamości i nadawania ludziom nowej tożsamości, tożsamości obywatela nowego, ogólnoplanetarnego społeczeństwa z nową ekologiczną religią. Aby nadać ludziom nową tożsamość, trzeba wykasować stare tożsamości. Dlatego trzeba wykasować, zgodnie z planem Klausa Schwaba, wykasować stare religie, dlatego w zasadzie wszystkie te religie należy, jest to logiczne, to znaczy nie jest to pisane w jego książce, ale jest to logiczne, skoro trzeba stworzyć ogólnoplanetarne społeczeństwo bez podziałów, to trzeba stworzyć również ogólnoplanetarną religię bez podziałów. I tutaj te ruchy religijne, ekumeniczne i z takich dialogów międzyreligijnych, gdzie nie chodzi o próbę apologetyki, tylko o wspólne modlitwy i sadzenie razem drzew. Tego rodzaju ruchy jak najbardziej się w to wpisują. Wpisują się w tworzenie takiej nowej, panteistycznej, można powiedzieć, religii, takiej ogólnoplanetarnej religii, która będzie tak naprawdę narzędziem w służbie tworzenia tego nowego społeczeństwa Klausa Schwaba. A więc rozbijanie tożsamości tych religijnych, jak najbardziej, rozbijanie tożsamości tych narodowych, po to, aby wykasowawszy te tożsamości, nadać tą zupełnie nową tożsamość. Tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że bardzo drastycznym środkiem, drastyczną metodą do kasowania takiej tożsamości narodowej, do niszczenia tożsamości społeczeństw, jest również rodzaj segregacji prawnej. Trudno moim zdaniem wyobrazić sobie bardziej radykalny podział na plemiona we wnętrzu społeczeństwa, niż wtedy, gdy podzielimy ludzi na kategorię A i kategorię B. Gdy pozwolimy jednym ludziom chodzić do restauracji, innym nie. Jednym ludziom chodzić do teatru, innym nie. Jednym ludziom chodzić do kina i na przyjęcia, a innym nie. Jedni ludzie mogą wychodzić swobodnie na ulicę, drudzy nie. Gdy tworzymy coś takiego, gdy tworzymy taką segregację, to jest już bardzo zaawansowany stopień wytworzenia się plemion wewnątrz społeczeństwa i uważam, że jest to z punktu widzenia państwa i społeczeństwa po prostu bomba atomowa, która może rozwalić społeczeństwo. Jeśli coś takiego przechodzi w społeczeństwie, no to społeczeństwo godzi się na to, że to są lepsi, to są gorsi i teraz ci mają takie prawa, a ci mają inne prawa, i to siłą rzeczy prowadzi do tej właśnie takiej bolszewickiej wojny klas. To oczywiście, że te grupy będą między sobą walczyły, i oczywiście, że to jest idealny punkt wyjściowy do tego, żeby wykasować starą tożsamość, wprowadzić nową, wielką, ogólnoplanetarną tożsamość Klausa Schwaba. A więc pod jakimkolwiek pozorem nie dajmy się wtrącić w tą mentalność tych plemion wewnątrz społecznych, wewnątrz państwowych,
plemion. Protestujmy, jakiekolwiek byśmy nie mieli zdanie na jakikolwiek temat, protestujmy przeciwko podziałom, które segregują ludzi na tych kategorii A i tych kategorii B, bowiem to może po prostu skończyć nasze społeczeństwo, to może po prostu zniszczyć naszą tożsamość, a ostatecznie również zniszczyć naszą państwowość i po prostu może uczynić nas niewolnikami jakiejś zewnętrznej siły. A więc przeciwko tego rodzaju zakusom, pod jakimkolwiek pozorem one by nie były wprowadzane. W tej chwili jest to segregacja sanitarna, która jest jakimś tam przyczynkiem, tak? Jest to jakaś okazja, żeby wprowadzić takie prawa. Moim zdaniem wpisują się te prawa, te zakusy, wpisują się bardzo dobrze w tą ogólnoświatową tendencję kasowania tożsamości narodowych, tworzenia wojen plemiennych wewnątrz narodu i dlatego trzeba się im sprzeciwiać. Jeśli ktokolwiek z polityków ten materiał ogląda, to naprawdę bardzo proszę wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na życie polityczne, żeby opierali się z całej siły, po którejkolwiek stronie politycznej by nie stali, aby opierali się z całej siły wobec tej segregacji, tej teraz obecnie sanitarnej, mogą się pojawić zupełnie nowe powody. Opierajmy się tej segregacji z całej siły, ze wszystkich sił, bo to może po prostu zniszczyć nasze społeczeństwo, to może uczynić nas niewolnikami. Dlaczego mówię o tym, że może uczynić nas niewolnikami? Oczywiście ze względu na to, że nowe, cudowne społeczeństwo, nowy, wspaniały świat Klausa Schwaba, to jest w praktyce świat bez jakiejkolwiek wolności, bez własności prywatnej, bez wolności nawet spotykania się dowolnego z kimkolwiek chcemy, bo właśnie panuje reżim sanitarny, czy jakikolwiek inny reżim, który chce stworzyć człowieka bez relacji, a więc człowieka, który naprawdę jest głęboko bezwolny, człowieka, któremu nie wolno dążyć do prawdy, bo jest jedna ogólnoplanetarna wizja świata narzucona przez jeden ogólnoplanetarny rząd. Może Klaus Schwab widzi to trochę bardziej, w sposób bardziej, powiedzmy, zróżnicowany, to znaczy może nie całkiem jeden rząd, ale bardzo jednolity zarząd, który rządzi tym wielkim, wielkim imperium i jedna ogólnoplanetarna ideologia. I w tym świecie Klausa Schwaba faktycznie człowiek to jest po prostu niewolnik. Jak z tym walczyć i jak się temu opierać? Otóż odpowiedź jest stosunkowo prosta. Przede wszystkim nie dajmy zrobić z siebie plemion. Nie dajmy zrobić z siebie walczących, obrzucających się nawzajem kamieniami plemion. Różnice w poglądach, w podejściu do wielu ważnych spraw niech nie sprawią, że będą one dla nas tak wielkie, tak emocjonalne, że nie potrafimy ze sobą dyskutować. A więc jako obywatele, jako osoby, które mają prawo do głosowania, jak najbardziej powinniśmy dyskutować o tych kwestiach, czyli racjonalnie starajmy się, uczmy się nasze poglądy racjonalnie argumentować, dyskutować z drugim człowiekiem, nie wybuchać emocjami dlatego, że ktoś ma jakieś inne zdania. Przede wszystkim nie pozwólmy na to, żeby ktoś dzielił prawnie ludzi na tych kategorii A i tych kategorii B. A więc nie pozwalajmy się podzielić na kategorie, na plemiona. Dlatego też moja akcja już dosyć stara w tej chwili Wyjść z bańki. Chodziło o to, żeby właśnie uczyć się słuchać drugiego człowieka, uczyć się z nim dyskutować. I oczywiście, że nie każdy będzie w stanie na każdy temat na najwyższym poziomie dyskutować, ale każdy rozumny człowiek powinien być zdolny do tego, żeby wysłuchać drugiego człowieka i racjonalnie odpowiedzieć na jego argumenty na takim czy innym poziomie. No to jest oczywiste. Natomiast ta zdolność musi być. Jeśli jej nie posiadamy i tylko reagujemy złością, gniewem, emocjami na to, że ktoś prezentuje jakiś inny pogląd, no to właśnie idziemy w stronę plemion. Plemion, które są doskonałym punktem wyjścia do skasowania tożsamości tych państwowych, tych, które w tej chwili istnieją i wytworzenie tej nowej, wielkiej, ogólnoplanetarnej tożsamości ekologa i niewolnika bez własności prywatnej, bez możliwości dążenia do prawdy, bez własnych poglądów tak naprawdę człowieka,
którym rządzi ten jeden wielki rząd w tej czy w innej formie, o jakim sobie marzy Klaus Schwab. I tutaj dochodzimy też do Bożego Narodzenia. Do Bożego Narodzenia, które jest wybitnie antyrewolucyjne. Raz, że jest to wielkie święto prawdy, prawdy wcielonej. Prawda staje się ciałem i ogłasza nam, jaki jest człowiek, jak powinien on funkcjonować, jaką jest on jednostką, że jest tą jednostką, z która powinna żyć w społeczeństwie. To wszystko jest zawarte w Bożym objawieniu. Ostatecznie, oczywiście, cel ostateczny, wszystkie te kluczowe prawdy, które pokazują, jak człowiek żyć powinien, aby po prostu być szczęśliwym, aby osiągnąć swój cel. To wszystko mamy w tym święcie Bożego Narodzenia. Ale również bardzo konkretnie przeciwko tej naszej rewolucji indywidualistów czy globalistów, bo to jest właśnie ze sobą bardzo głęboko połączone. Globaliści, aby stworzyć to jedno wielkie społeczeństwo bez tożsamości lokalnych, potrzebują indywidualistów, ludzi bez relacji, ludzi siedzących cały dzień przed ekranem, chłonących tam propagandę i pracujących dla nowego, wspaniałego władcy w nowym, wspaniałym świecie. Ci globaliści chcą człowieka bez relacji, a właśnie te nasze tradycyjne święta, właśnie to święto Bożego Narodzenia, to rodzinne święto, to jest święto, gdy celebrujemy relacje i tak dostrzeżmy to i celebrujmy te relacje. Nie dajmy się wcisnąć w tą nienawiść, w którą chcą nas wcisnąć, tak żeby jedni pluli na drugich, jedni kłócą się z drugimi, bo ten nosi maseczkę, a ten nie nosi maseczkę. Nie dajmy się wciągnąć w tego rodzaju walki plemienne. Racjonalnie argumentujmy, spokojnie rozmawiajmy. Jeśli nie da się z kimś rozmawiać, bo nie panuje nad sobą i tylko emocjonalnie działa, to nie rozmawiajmy z nim, zostawmy go. Niech on idzie tą swoją drogą, ale jak najbardziej można się za takiego człowieka modlić, żeby Pan Bóg się nad nim zlitował i go oświecił, pozwolił mu zapanować nad swoimi emocjami, ale nie warto tracić czas na kłótnie z takim człowiekiem. My starajmy się racjonalnie podchodzić do tematu, rozmawiać, argumentować, dyskutować i nie dajmy się podzielić przy tym wszystkim. Zgromadźmy się wokół Pana naszego Jezusa Chrystusa, wokół tego nowo narodzonego dzieciątka, właśnie wspólnie rodzinami spędźmy te święta rodzinnie ze śpiewem kolęd na ustach. Niech to będzie wielka celebracja prawdy, ale też celebracja tych więzi rodzinnych, które są w tej chwili tak bardzo atakowane. I bądźmy świadomi, że w ten właśnie sposób takich czasów dożyliśmy, że gromadząc się wspólnie przy wigilijnym stole, gromadząc się wspólnie w trakcie świąt Bożego Narodzenia, wspólnie śpiewając kolędy, już jesteśmy reakcjonistami, już jesteśmy kontrrewolucjonistami, którzy robią rzeczy ściśle niepoprawne politycznie, no bo jak to można tak wspólnie się gromadzić i jeszcze otwierać szeroko usta i śpiewać, przecież to w ogóle zarazki i tak dalej. Celebrujmy, celebrujmy prawdę, celebrujmy miłość bliźniego, celebrujmy rodzinne więzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wśród nas najciszej.